Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny webinar mobilnych lekcji, a tak naprawdę naszego pomysłu na edukację dla bezpieczeństwa i dokładnie o RKO, czyli o słynnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej i oczywiście o użyciu AED. Ja nazywam się Marcin Wiechetek, z prewencją społeczną i edukacją dla bezpieczeństwa jestem związany od ponad 9 lat. Moja prośba do Was na początek, dajcie znać skąd jesteście, super, już widzę tutaj niektórzy dopisali skąd są. Będziemy wiedzieli skąd przyjechaliście, oczywiście to brzmi dziwnie w tych trudnych czasach, ale po prostu chociaż jakaś taka forma integracji na pewno nam się należy, aby dobrze zacząć temat. Edukacja dla bezpieczeństwa, jak już pewnie słyszeliście na poprzednich webinarach, jak i również na naszej debacie, jest przedmiotem bardzo wyjątkowym. Jest przedmiotem, w którym to Wy macie tą mega moc, dzięki której jesteście w stanie czynić cuda, czyli po prostu dbać o nasze bezpieczeństwo najtańszą, najprostszą i najskuteczniejszą metodą. Ktoś to kiedyś mądrze powiedział, lepiej zapobiegać niż leczyć. Nie dotyczy to tylko medycyny, dotyczy to również takich dziedzin życia właśnie jak bezpieczeństwo. Ono jest interdyscyplinarne, jak cały nasz przedmiot, więc trzeba z tego powoli korzystać. My tym razem poruszymy na naszym webinarze temat tego ciężkiego stanu zdrowia, którego jest dla człowieka. Poprzednio rozmawialiśmy o pożarach. Link do webinaru o pożarach i o tym, jak poprowadzić ciekawie lekcje, jak zrobić tą lekcję z tym efektem wow, jak najbardziej znajdziecie w komentarzach, bo za chwilę tutaj moja tajemna pomoc na pewno Wam poda ten link, abyście mogli sobie zajrzeć do niego w wolnej chwili i obejrzeć, może jeszcze coś pokomentować. Moja prośba do Was, dajcie znać na bieżąco, jakbyście mieli jakieś pytania. Śmiało, jeżeli będę w stanie, to odpowiem, a jeżeli nie, to po prostu na bieżąco będziemy reagowali. Pytania, nie ma głupich pytań, są tylko takie, na które nie będę w stanie na przykład odpowiedzieć, bo po prostu nie będę wiedział. Słuchajcie, zaczynamy. Tak naprawdę nie ma prostych spraw, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy. Tak? Naszym zadaniem jest przede wszystkim przekonanie wszystkich do tego, aby skutecznie chcieli udzielić pomocy, tak naprawdę żeby w ogóle się przełamali do tego, żeby chcieli udzielać tej pomocy. My tutaj mamy poruszyć ten najtragiczniejszy stan, czyli nagłe zatrzymanie krążenia, to kiedy mamy jeszcze cień szansy na to, żeby uratować człowieka, ale do tego trzeba tych naszych uczniów przekonać. Musimy sobie zdać sprawę, że to od naszego zachowania, od tego, jak im pokażemy tą pierwszą pomoc, możemy mieć wtedy ogromny wpływ, a właściwie zmotywować ich do tego, żeby szukali dalej tej wiedzy. Bo niektórzy z nich być może nie pójdą na kurs prawa jazdy, może nie pójdą na studia, może będą pracowali w miejscu, gdzie szkolenia z pierwszej pomocy będą odbywały się tylko na papierze. Więc lekcje EDB będą jedyną i ostatnią często szansą w ich życiu, aby zobaczyć, jak sobie poradzić w takiej sytuacji. Pomijając temat pandemii, niestety czasu na prowadzenie takich zajęć mamy stosunkowo niewiele, bo w większości programów nauczania to są zazwyczaj 3 godziny na RKO z użyciem AED, czyli to dużo nie jest. Wiadomo, że modyfikujemy te plany pod siebie, dorzucamy tych godzin, bo co to są 3 godziny tak naprawdę na przeprowadzenie jakiejś części teoretycznej, zrobienie ćwiczeń, już o zaliczeniu to nawet nie wspominamy, tak? Bo to zawsze wymaga kolejnego czasu, jak mamy klasę 30-paroosobową. Ideałem jest, jeżeli mamy podzieloną chociaż przez jeden semestr tą klasę na 2 grupy, wtedy jest cudownie i wtedy możemy podejść do tego tematu naprawdę no troszeczkę spokojniej, bo tego czasu mamy dużo więcej. Ale no nie zawsze chcemy, nie zawsze mamy takie możliwości, żeby tak to wyglądało. Przy 30 paru uczniach to jest naprawdę, już zaczyna się robić wyczyn, jak to wszystko wcisnąć w ten krótki interwał czasowy, jakim są te lekcje, no bo wiemy, jak to wygląda w praktyce. Lekcja niby trwa 45 minut w warunkach niepandemicznych, ale zawsze musimy sprawdzić listę, jakieś inne sprawy organizacyjne i tego czasu nam zaczyna bardzo szybko uciekać. Już nie mówię o tym, że nam oczywiście lekcje pouciekają, bo będzie jakaś wycieczka, będą jakieś inne elementy i po prostu nagle cotygodniowych zajęć zrobimy sobie. Tak, tu pan Zbigniew właśnie pisze, że nie ma szans na podział lekcji ZDB. Też się z tym zgodzę. Niestety podczas tej ostatniej reformy w bardzo wielu szkołach w ogóle zrezygnowano z tego. Część jeszcze do niedawna występowano o podział na grupy i czasami się to organy prowadzące na to zgadzał. Natomiast naprawdę nie jest o to łatwo.
My teraz przechodzimy do tego, jak w ogóle zacząć mówić o nagłym zatrzymaniu krążenia, bo mamy o tym kilka metod, tak naprawdę jak do tego wyjść. Oczywiście możemy przejść sobie tak z tematu biologicznego, po prostu zacząć opowiadać im trochę, czytając, lecąc tematami medycznymi, dobra, opiszemy im to, jak to wygląda mechanicznie czy chemicznie i będą wiedzieli. No ale dobra, no bądźmy świadomi tego, że oni nie, to mogą mieć na biologii, jak działa serce, jak działa, jak to wszystko funkcjonuje. My mamy im pokazać i wytłumaczyć w prostych żołnierskich słowach przysłowiowo, jak to do tego dochodzi. Ja zawsze polecam krótki tak naprawdę filmik, on też występuje w wersji dłuższej, ja wam za chwilę pokażę ten film. Myślę, że go bez problemu znajdziecie sobie na naszej magicznej, na naszych magicznych materiałach dołączonych do kursów, które będą w późniejszym czasie, ale na pewno do nich dotrzecie i zobaczycie. Spójrzcie, tu mamy tak naprawdę prawdziwe funkcjonowanie naszego serca, tu mamy te słynne bębenki, które będą pokazywały ten rytm. To jest oczywiście z muzyczką opisane wszystko, jak to działa, jak to funkcjonuje i co się stanie w momencie, kiedy to wszystko przestaje nagle funkcjonować. To od tego zależy, jak to wszystko może działać. Jeżeli pokażemy uczniom w ten sposób, ja zawsze, film jest jedno, ale nie zawsze film mogę wyświetlić, nie zawsze film mogę pokazać. Link do tego filmu, jak mówię, w kursie spokojnie znajdziecie, a na pewno pod hasłem, które się nazywa Co to jest NZK, znajdziecie ten film bez problemu, więc dacie radę. Ja teraz przechodzę sobie normalnie, powiększymy, nie będę znikał w tym małym okienku. Posłuchajcie. Jak to powiedzieć uczniom, żeby chcieli zrozumieć? O, super, bardzo, panie Krystianie, ciekawy pomysł. Czy robić sprawdziany teoretyczne ZDB? Są tematy, z których, no wiadomo, to praktyki nie zrobimy i tam no, czasami musimy się wykazać jakimiś ocenami. Natomiast z pierwszej pomocy, czy z innych tego typu praktycznych umiejętności, robienie sprawdzianów teoretycznych czasami jest trochę bezsensowne, ale nie mówię, że nie jest niepotrzebne, bo tak jak mamy teraz czas pandemii, to jesteśmy w stanie ich do końca zweryfikować z umiejętności praktycznej. Tu musimy się nad tym zastanowić. Ja podziwiam i naprawdę z wielkim zapałem śledzę wszystkich, którzy robią ten przedmiot, zwłaszcza z pierwszej pomocy w wersji takiej stricte praktycznej, takiej, w której możemy się naprawdę wykazać. Oni, uczniowie ćwiczą, my im to pokazujemy. To jest super, bo wtedy to ma taką wielką wartość, dzięki której jesteśmy w stanie im to pokazać. Także mój pomysł, jak wytłumaczyć, że to serce człowieka przestaje bić. No bo mamy człowieka, który sobie spaceruje. Ja zawsze im tłumaczę, że mamy zwykłą, normalną osobę, która jest zdrowa, nic jej się teoretycznie nie dzieje, tak? Nagle się przewraca. I co? Co dalej? Jego serce nieprawidłowo bije, ale czy my musimy w tym momencie wchodzić w im szczegóły? Możemy, ale nie zawsze mamy na to czas. Dlatego skupmy się na tym, że to serce po prostu nie działa prawidłowo. Mają przejść całą procedurę, czyli zadbać o swoje bezpieczeństwo i tak dalej, bo tak, pani Kasiu, jak najbardziej. Ja nie neguję robienia sprawdzianów teoretycznych, bo to jest naprawdę bardzo też dobre rozwiązanie, zwłaszcza w tym czasie, jak mamy teraz, bo to, co ja wam powtarzałem na webinarze z pożarów, czyli to, że z każdą klasą pracuje się inaczej. Do jednej klasy pójdziecie, zrobicie ten temat w 45 minut, bo pójdzie super, a w innych będziemy się męczyli 2 godziny i będziemy wiedzieli, że oni tego samego nie umieją, tak? Albo nie chcą zrozumieć, albo po prostu to trochę wolniej do nich będzie docierało. Bo wiadomo, mamy różne grupy. Będziemy mieli grupy super, fajne, szybkie, więc tutaj nie trzeba się tego obawiać i trzeba po prostu dopasowywać do każdej grupy, bo ja czy wy możemy sobie zaplanować idealną lekcję. Możemy sobie to zrobić. Możemy zrobić cudowną, naprawdę fajną lekcję, przynajmniej w naszej głowie. Pójdziemy do klasy i czy to pójdzie. Idealnej lekcji, błagam was, nie planujmy sobie, bo padniemy w taką wielką pułapkę tego, że będzie cudownie, genialnie, a może być okazać się trochę inaczej. Bo po każdej lekcji ja przynajmniej zawsze mam takie nastawienie i zawsze szukam takich rzeczy, które można byłoby poprawić. Zawsze przy jakichś historyjkach, które wymyślam do tego, żeby opowiadać, bądź też robić jakieś problemy, to myślę, co tu można udoskonalić, co tu zrobić. Więc jak już mam tego poszkodowanego, który się przewrócił, którego serducho z jakichś powodów źle działa, to
mogę przytoczyć i zawsze ją przytoczę, tak? Bo zresztą jak zajrzymy sobie nawet na naszą prezentację, bo wszystkie dodatki znajdziecie w magicznej aplikacji Operon 45. Zalogujcie się tam, ściągnijcie podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla waszej szkoły. Tam wszystko będzie. Ja tu przygotowałem oczywiście standardowe wprowadzenie, rzeczy takie niezbędne do tego, żeby można było pamiętać, o czym mamy powiedzieć i żeby niczego nie przegapić. Ustalenie tych najważniejszych rzeczy, tego się zawsze trzymamy, bo chcemy im to wszystko zawsze pokazać, wytłumaczyć, opowiedzieć. Link do tego filmiku na pewno podeślę. Poczekajcie do końca webinaru, to ja na spokojnie wam linki skopiuję, będzie wszystko w czacie. Nie bójcie się, na pewno linki do tych wszystkich filmików będą. Tak naprawdę to czym my przygotujemy prezentację do tej lekcji, czy będziemy to robili z głowy, to zależy od nas, od tego, jak się czujemy w danym momencie. Tak, jak najbardziej. Te karty pracy znajdziecie. Karty pracy, tematykę lekcji, plan lekcji, dodatki do lekcji, łącznie z filmikami wszelkimi, znajdziecie w aplikacji Operon 45. Ona jest do pobrania ze sklepu Play. Tu już, tak jak widzę, koleżanki podpowiadają również na czacie. Wszystko to znajdziecie tam, będziecie mogli pracować. Dobrze, ja oczywiście zaraz się rozgadam wam. Tak, aplikacja działa na telefonach z systemem Android i chyba z iOS-em, ale to już mi Aneta pewnie poprawi za chwilę. Tak, tutaj. Witajcie bardzo serdecznie. Wszystkich również tych, którzy dołączają do nas na bieżąco, bo jest nas całkiem sporo. Dobra, wracam do tematu, bo na pytania na pewno zawsze znajdę czas. Jak już zaczęliśmy i zaczynamy prowadzić tą naszą cudowną lekcję o cudzie tak naprawdę życia, czyli o ratowaniu życia. Ja staram się, no wiadomo, teorię musimy zrobić, natomiast staram się taki zastosować podział, jeżeli to jest oczywiście możliwe, a w przypadku tego tematu da się, żeby ta połowa czasu maksymalnie była poświęcona na teorię, a resztę chciałbym dać na tak naprawdę na część praktyczną. W czasie pandemii trzeba sobie radzić inaczej, ponieważ nie możemy wymagać od nich, żeby taki sprzęt posiadali w domu i na kamerce nam pokazali, jak z niego korzystają. Moja konkluzja jest prosta. Zaczynamy od tego, tłumaczymy, co to jest to NZK, podaję definicję. Definicję również znajdziecie na moich dodatkach do tego tematu, bez problemu. Tłumaczymy zawsze to ważne postępowanie, całą procedurę tego, jak powinni postąpić. Przy czym nigdy nie staram się podawać tej przyczyny punkt po punkcie, dlaczego, bo oni to powinni wiedzieć, a poza tym my to wiemy doskonale, co im chcemy powiedzieć. Natomiast najchętniej zawsze w przypadku bezpieczeństwa, tego słynnego bezpieczeństwa ratownika, na tym się zawsze chwilę zatrzymuję. I nie dlatego, że na tym się znam lepiej, tylko dlatego, że jest to temat, jak sami genialnie wiecie, część najważniejsza tej układanki, bo martwy ratownik to żaden ratownik, jak wszyscy wiemy. I uczniowie, którzy zaczną nas słuchać, zaczną wtedy trochę bardziej myśleć, że udzielanie pomocy jest fajne, bohaterem można zostać, tylko czy tym bohaterem zostać pośmiertnie, czy lepiej za życia? No tu wiadomo, że odpowiedź powinna być tylko jedna. I prowadząc ten trudny temat właśnie, który ratuje ludzkie życie, trzeba cały czas przypominać o tym właśnie, że oni muszą zadbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. Wielokrotnie jak uczniowie trenują, później to zapominają o tej przysłowiowym, no wiadomo, w treningu sprawdzaniu bezpieczeństwa, ale no niestety, ale trzeba o tym pamiętać i oni muszą o tym pamiętać. Chociaż my będziemy już mieli dosyć tego przypominania im na i weryfikowania, czy sprawdzają, czy jest bezpieczeństwo, to niestety trzeba to zrobić. Ale jak zrobić tą lekcję EDB, jak już zrobiliśmy teorię? Bo z teorią sobie zawsze poradzimy. Tyle, że przychodzi nam do czasu naszych części praktycznych, którą, wiadomo, mamy różny sprzęt w szkole. Słuchajcie, dajcie mi tak w ogóle z ciekawości znać w komentarzach, czy każdy z was ma w szkole chociaż Fantoma jednego i AEDK-a. O, pani Alicjo, ja podziwiam, bo ja już po dwóch czy trzech grupach z rzędu, którą jednego dnia pracuję,
Naprawdę czasami już, jak już słyszę hasło jest bezpiecznie, to już na czas, mogę się czasami już zdziwić albo już nawet tego nie słyszeć, ale to naprawdę to jest super, że ktoś jeszcze ma tyle siły. Ja też się staram, ale nie zawsze mi to wychodzi. Widzę, że o, z fantomami to jeszcze jest, natomiast z AED-kami się robi problem. Myślę, że fantomy to pojawiały się już jakiś czas temu u nas w szkołach. Ale wiadomo, że są, z tym sprzętem jest problem taki jak w każdej naszej oświacie, czyli zawsze jest problem dosyć często z, albo z pieniędzmi na to, żeby go zakupić, albo czasami po prostu na to, żeby go eksploatować, czy tam wymienić to, co w nim potrzeba i trzeba być przygotowany. Ja również rzeczywiście zaprosiłem sobie dzisiaj pomocnika do swojego webinaru, żeby nie było tak, że siedzę sam, więc dzisiaj trochę mogę się mniej stresować, bo mam wsparcie. Tak, jak najbardziej. Jeżeli ktoś z Was nie ma AED-ka czy fantoma w swojej placówce, warto porozmawiać albo z doradcą metodycznym, który jest w waszej okolicy, bo czasami oni mają dostęp do takiego sprzętu. Myślę, że warto nawiązać współpracę albo z ratownictwem medycznym, albo z Państwową Strażą Pożarną, czy też to, co na przykład w Warszawie, czyli z Strażą Miejską, bo oni też dysponują takim sprzętem i często go pożyczają, a to pokazanie RKO bez fantoma jest rzeczą trudną, choć nie niemożliwą, ale no żeby miało te ćwiczenia sens, no to jednak trzeba je wykonywać na fantomach, bo to jest proste. Wiadomo, mała Ania, teraz już chyba z tego, co się orientowałem, jak się ją kupuje, to już jest wszystkie są już tym pakietem, że można sobie aplikację podłączyć i zobaczyć, kto jak robi, więc nawet nie musimy liczyć, nie musimy na bieżąco słuchać, czy oni dobrze to robią i dobrze uciskają na odpowiednią głębokość i z odpowiednim tempem, bo aplikacja nam potem pokaże, aplikacja Laredala do tych fantomów małych Ań pokaże nam właśnie, że z takim i takim tempem tyle i tyle uciśnień wykonali. Jeżeli uczymy ich tego wariantu z oddechami, to naprawdę daje to już nam kompletny obraz. My obserwujemy tylko, a raport z tego mamy bardzo dobry. Tak, UCPR Laredala to jest naprawdę super rozwiązanie. Dzieciaki też chętnie korzystają, bo trochę rywalizują. Często jak mamy dwa fantomy, to oni naprawdę nabierają do tego trochę takiej rywalizacji między sobą i dzięki temu się właśnie, Pani Alicjo, niestety mamy tą pandemię, co w przypadku naszego przedmiotu no, ciężko utrudnia, no bo który z dzieci będzie miało fantoma ze sobą w domu, tak? No nie wymagajmy od nich takich cudownych umiejętności i takiego sprzętu w domu, bo to no, na to nie mamy co liczyć. My sami mamy mało takiego sprzętu zawsze, więc trzeba szukać. Nie wiem, ilu z Państwa jeszcze został ten przedmiot do poprowadzenia w formie zdalnej akurat z tego zagadnienia, bo z częścią nauczycieli, jak rozmawiałem, to już są zazwyczaj o tej porze roku. Natomiast myślę, że jeszcze niektóre osoby może liczyły na to, że pandemię nam szybciej zneutralizują i zniosą przede wszystkim obostrzenia. Dzisiaj zresztą słyszałem jakieś zapowiedzi, że oczywiście teraz już ruszają przedszkola, natomiast mają ruszyć jakoś w ogóle w bliższej perspektywie. Jeżeli już ma coś ruszać, to mają ruszyć szkoły. Teraz trzeba właśnie porozmawiać, poopowiadać. Dzięki temu warto. Można wtedy więcej pokazać, ale jak musimy zrobić to w formie takiej jak teraz, to właśnie powiedzmy sobie, jak to zrobić teraz. Wiadomo, nasz bardzo dobry pokaz, wytłumaczenie, omówienie problemów, super. To musimy zrobić sami, pokazać i tak naprawdę od naszego komentarza zależy wszystko. Materiałów w internecie o tym, jak powinna wyglądać resuscytacja, znajdziecie oczywiście mnóstwo. Większość z nich jest dobra. Jedyne, co musimy zrobić, to obejrzeć je kilka razy sobie przed tym, zanim to udostępnimy, ale nie po to, żeby sprawdzić merytorykę, no bo to wiadomo, trzeba zrobić. Tylko zastanówmy się, czy pasuje nam to po prostu do naszej lekcji. Czy nie będzie za długie, czy za krótkie. Są materiały, które będą trwały minutę, są takie, które będą trwały 10 czy 15 minut. I to od nas zależy po prostu, jak do tego tematu podejdziemy. Będą na pewno zawsze opory naszych uczniów, żeby podejść do fantoma. I wtedy trzeba po prostu do tego jakoś podejść. Tutaj widzę, że tak, przypadki takie, że dosyć często, zwłaszcza z pozycją bezpieczną, to jest częsty temat, że pojawia się opór. To zależy od szkoły, to zależy od klasy, nie ma na to reguły. I też zależy od naszego podejścia, czy to normalnie realizujemy, czy tego nie realizujemy.
faktycznie ten drugi semestr jest zazwyczaj lepszy, bo już te dzieciaki się trochę znają, są bardziej obyte w szkole. My mamy trochę większą też wiedzę o nich, wiemy czego się po nich spodziewać, jak zareagują, jak będą postępowali, bo to no jest to przedmiot jednak troszeczkę taki, nazwijmy go, bardziej kontaktowym. O, ćwiczenia na dworzu, dużo przyjemniej. No wyobraźmy sobie taki czerwiec, 30 parę stopni na dworzu i ćwiczymy RKO w dusznej klasie, no to lepiej to zrobić jednak na dworzu, w cieniu będzie dużo przyjemniej, a i myślę, że sceneria będzie przyjemniejsza. Jak już zaczęliśmy podchodzenie do w ogóle do naszych wszystkich ćwiczeń, to wiadomo, ja zawsze zaczynam ćwiczenie z uczniami od tego, że staram się składać ich w małe elementy, które muszą wykonać w jedną całość. Ponieważ jak im pokażemy jedną całą procedurę, to często ci, którzy się czegoś boją, stresują, oni wtedy albo się w ogóle odcinają od tego, nie chcą tego robić, bo się po prostu boją albo wstydzą, bo wiadomo, i dlatego wtedy warto to podzielić na małe klocki. Wiadomo, dopasowujemy się do czasu, ile mamy. Ale ja uważam, że zawsze to przygotowanie, czyli oddzielam sobie sprawdzenie, czy jest bezpiecznie, sprawdzenie oddechu, to sobie oddzielam jako jeden kloc, jako jeden taki klocek do układanki, natomiast uciśnięcia klatki piersiowej jako drugi, natomiast jako trzeci klocek dodaję taki właśnie element użycia AED. Oczywiście, jeżeli taki AED posiadamy, jeżeli nie, to pokazujemy naszym uczniom po prostu jakiś materiał z tym filmowy i tłumaczymy, kiedy go użyć i dlaczego warto w tym momencie. Te ćwiczenia, jeżeli podzielimy sobie na takie małe elementy, mamy możliwość, zwłaszcza w przypadku samych uciśnięć klatki piersiowej. To jest bardzo duża rzecz, bo uczniowie się tego zazwyczaj boją i nie chcą. RKO w czasach COVID-a, panie Marku? Temat trudny, chociaż wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji również podają, że powinniśmy podejmować się tych czynności, jednak ze względu na pandemię COVID-a w tym wariancie uproszczonym, nie dotyczącym służb medycznych, jednak to powinno. Tak, są jak najbardziej. Nie neguję tego, są wytyczne dla nauczycieli w trakcie COVID-a i tutaj my musimy realizować, tak naprawdę ponawiać to nasze szkolenie 30-godzinne, bo do tego nas obliguje ustawodawca. I wytyczne ERC obecne, które powstały już bodajże w kwietniu ubiegłego roku, jak tylko pandemia się tak naprawdę u nas zaczynała, mówią jasno o tym, że musimy udzielać pomocy medycznej wszystkim osobom, które są, wymagają tego, jednak z pominięciem jednak oddechów ratunkowych u osób dorosłych. To jest zresztą podtrzymanie tego, co było we wcześniejszych jakichś tam problemach. Przy każdej z tych czynności pamiętajmy, że największym sukcesem jest to, jeżeli ci ludzie, znaczy nasi uczniowie podejdą kiedyś do jakiejś osoby, która potrzebuje pomocy. Bo często wystarczy to, że oni po prostu zareagują. To, że wezwą pomoc, podejmą podstawowe pierwsze tak naprawdę czynności. Bo kilkakrotnie prowadzono eksperymenty zarówno w Polsce, jak i w różnych krajach europejskich, kto reaguje i jak szybko ktoś zareaguje na osobę, która leży na ulicy. Oczywiście w różnym wariancie testowano to jakąś osobę młodą, dobrze wyglądającą oraz oczywiście jakieś osoby przypominające trochę jakieś osoby, czy to poszkodowane, czy pod wpływem środków odurzających, czy też alkoholu. Robiono takie eksperymenty i niestety nie wypada to dobrze, ale nie jest już tak źle, jak było kiedyś, czyli po prostu coraz więcej osób chce reagować, coraz więcej osób się nie boi reagować. Wiadomo, pandemia nam troszeczkę ten cały układ wywróciła do góry nogami, ponieważ wszyscy żyjemy w strachu przed tą pandemią i musimy być do tego przygotowani, trochę oswojeni, bo tutaj nie ma tak naprawdę do tego odnośnika, bo troszeczkę już do pandemii przywykliśmy, natomiast myślę, że dalej to w społeczeństwie jest, że niektórzy się boją udzielać pomocy właśnie przez pandemię. Dlatego zachęcajmy ich do zrobienia chociaż tego pierwszego kroku. Sprawdźmy, co się dzieje, wezwijmy pomoc, bo to jest naprawdę podstawowa rzecz. Tak, tutaj PCR z Krakowa, czyli Polska Rada Resuscytacji, która publikuje tłumaczone na język polski wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz polskie wytyczne. Także tu śmiało warto z nich korzystać, bo to jest bardzo dobre źródło do tego, żeby postępować. Nas obowiązują głównie wytyczne właśnie Europejskiej Rady Resuscytacji i Polskiej Rady Resuscytacji, więc tutaj śmiało możecie z nich korzystać. Jak podchodzimy do
uciśnięć klatki piersiowej. No tu mam oczywiście schematy podane w wytycznych i ich się trzymamy do co do realizacji tego. Co do oddechów ratowniczych, tutaj tak jak wskazują wytyczne, raczej zachęcamy do tego, żeby ich wiedzieli, że one są potrzebne, wiedzieli w jakich sytuacjach, natomiast w zależności od klasy, od szkoły, od tego jakim sprzętem dysponujemy, jakimi środkami ochronnymi, to albo to robimy, albo tego nie robimy. Oczywiście mówimy o sytuacji normalnej, nie covidowej. Tutaj widzę, że bardzo żywo dyskutujecie a propos szkoleń i ich odpłatności. Tak, to też potrafi być problem w naszym kraju. Słuchajcie, co do AED-ka i jak powinniśmy w ogóle się przygotować, to warto wiedzieć, że mamy dwa rodzaje AED-ków tak naprawdę w kraju. Znaczy w kraju, w sensie mamy możliwości do użycia dwóch rodzajów AED. Albo takie, które będą działały całkowicie autonomicznie, czyli on niezależnie od tego, czy my będziemy nad nimi stali z pilotem i generowali te scenariusze, czy też będziemy mieli po prostu jakiś tam podgląd na to i cały czas tam będziemy mogli modyfikować, to żeby taki AED-ek samodzielnie działał, no to pamiętajcie, że nasz Phantom musi być wyposażony w odpowiednie elementy. Żeby taki Phantom zadziałał, to wtedy są takie metalowe piny na klatce piersiowej naszego Phantoma. Ja staram się pierwszą pomoc głównie z jakichś krótkich filmików i materiału, bo oni zazwyczaj dużo lepiej wtedy chcą współpracować. Dlatego też zamiast prezentacji, to ja sobie przygotowałem takich tak naprawdę kilka takich slajdów tak naprawdę, żeby po prostu zastąpić często mówienie albo zrobić po prostu sobie takie plansze, które ułatwiają możliwe szybkie przedstawienie sytuacji. Bo jak widzicie, tu jest samo zatrzymanie krążenia, przyczyny NZK, to co trzeba omówić, tak, warto. Procedura, rzucamy sobie na slajd no, w sali, a my możemy już wtedy rozmawiać, tak. Te wszystkie materiały oczywiście w aplikacji Operon znajdziecie. Ja również zaproponowałem jakąś pracę domową jako dodatek, tylko też nie taką, nie jakąś opisową, bardziej praktyczną. Tutaj akurat ja zaproponowałem znalezienie najbliższych AED-ków, bo które są w okolicy. To też się może wiedza zawsze przydać. To jest właśnie też jedna też z form zachęcenia uczniów do współpracy, ponieważ można im pozwolić trochę poużywać telefonów oczywiście na lekcji i znalezienie takiego słynnego urządzenia z tym piorunem jest dobrym rozwiązaniem. Ja zawsze polecam tak naprawdę aplikację Ratuj z sercem, czyli mapa, polska mapa AED. Tu na pewno znajdziecie wszystkie tak naprawdę jakieś tam AED-ki z opisami, bo jak widzicie, ja tutaj wybrałem jakiś, który jest w urzędzie dzielnicy Warszawa Śródmieście. Mamy tutaj informacje, mamy telefon do obsługi i czy jest dostępny całodobowo, czy nie. I klikając na każdego AED-ka, który jest na tej mapie, będziemy dokładnie wiedzieli, co taki AED, czy ten słynny defibrylator, gdzie on jest i jak do niego się dostać. I tak samo polecamy zawsze uczniom aplikację Staying Alive, tutaj w wersji aplikacyjnej troszeczkę może wygodniejszej, chociaż mam wrażenie, że z tego, co ja korzystam, to mapa, polska mapa AED Ratuj z sercem jest chyba troszeczkę bardziej dokładna. Ale to jest takie moje prywatne obserwacje. Obie aplikacje i obie mapy na pewno zasługują na to, żeby z nich korzystać i zawsze łatwo znaleźć takiego AED-ka, który nas po prostu interesuje. Z rzeczy przy AED, ja mówię, ja wolę korzystać z takich AED-ków, które same pracują, czyli uczniowie ich używają, tak jakby działali w prawdziwej sytuacji. One zawsze są pewnie trochę droższe. Ja mam możliwość pracowania na takich, więc się cieszę, natomiast pracowałem też na takich, przy których ja stałem z pilotem i podejmowałem decyzję, co się będzie dalej działo. Jaką formę wybierzecie, jaką macie dostęp, to musimy się dopasować. Coraz częściej ci producenci tych treningowych AED-ku robią właśnie je tak, w takiej formie, żeby można było działać na przykład z dwoma AED na raz, czy trzema, tak żebyśmy nie musieli skupiać się na konkretnym, a żebyśmy mieli taką prawdziwą wersję tego, jak to powinno wyglądać. Warto zawsze podczas takiej lekcji, kiedy już oni przećwiczyli wszystko, pokazaliśmy im to AED, że to nie gryzie, że to nic im nie zrobi, obaliliśmy kilka słynnych mitów, że wszystko jest złe i że to w ogóle jest do niczego. Jest kilkanaście już przypadków takich, w których znajdziecie bez problemu materiały w internecie, że ludzie zanim przyjedzie służba medyczna i to w czasach niecovidowych, czyli wtedy przyjeżdża naprawdę szybko, ta osoba po użyciu AED wstawała. Czasami zdarza się tak, że te filmy potrafią wywołać ciekawą dyskusję nawet z naszymi uczniami. Tu trzeba sobie znaleźć taki film, dobrać
czy pasuje, czy nada się na naszą lekcję, bo niektóre z nich są, oczywiście jakość ich będzie zazwyczaj słaba, bo to będzie z jakiegoś monitoringu miejskiego, albo z jakiegoś tam innego monitoringu w jakimś dworcu, na ulicy i tak dalej, więc jakość będzie raczej słaba. Mogą być to jakieś reportaże, w których będzie jakiś długi komentarz do tego, a to na tym nam nie zawsze zależy. Bardziej nam zależy na samej sytuacji, żeby zobaczyć, że świadkowie zareagowali szybko, ktoś pobiegł po ARD. Ja znam przypadek z dworca centralnego w Warszawie, gdzie w ciągu jednego dnia ten sam ARD był użyty dwa razy. To akurat szok był, bo naprawdę było tak. Co tak naprawdę wtedy to był mega szok, że w jednym miejscu i tak naprawdę ten drugi defibrylator, drugie to użycie defibrylatora było możliwe dlatego, że ktoś wpadł na pomysł, żeby kupując go wrzucić drugi pakiet elektrod, żeby był dalej w tej skrzynce. W momencie, kiedy mamy użytego AED-ka z przestrzeni publicznej, przekazujemy go osobie odpowiedzialnej czy jakiemuś zarządcy obiektu, budynku, ochronie, aby wezwali serwis i uzupełnili tam elektrody albo baterie, to wszystko zależy od tego, w jakim etapie był ten użytkowanie ten AED. Nie bać się na pewno tego używać. Obserwuje się na pewno jedną dobrą rzecz. Ochroniarze coraz mniej bronią tego. Bo kiedyś było tak, że żeby to wydobyć z jakiegoś urzędu, z jakiegoś miejsca, to ci ochroniarze po prostu bronili tego rękoma nogami. A to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, więc tutaj śmiało nie bać się tego, zawsze proście pomoc. I dlatego mówię, zachęcajmy uczniów do tego, żeby sprawdzili w otoczeniu szkoły, w otoczeniu swojego miejsca zamieszkania, może miejsca, gdzie mieszkają ich koledzy, znajomi, gdzie takie AED jest. Bo faktycznie ono życie potrafi uratować i nie jednej osobie już uratowało, a zwłaszcza w tych trudnych czasach covidowych, gdzie dojazd karetki jest troszeczkę opóźniony, może to powodować. Tak więc jest to takie uproszczenie troszeczkę dla nas, jak do tego podejść. Prowadząc temat uciśnięć klatki piersiowej, zaraz spotkamy się z tym, że niektórzy nasi uczniowie nie chcą tego robić, bo więc my musimy tutaj walczyć o to przekonanie, żeby oni chcieli, żeby w ogóle podeszli do tego tematu. Czasami z pomocą przychodzą nam takie sytuacje, w których ktoś opowiada historię z własnego życia, że faktycznie babcia, ciocia, wujek, brat i tak dalej mieli zatrzymanie krążenia i dostali taką drugą szansę od życia, bo ktoś udzielił im takiej pomocy. Czasami mamy gorzej, bo oczywiście... Więc tutaj naprawdę widać, trzeba do tego podejść. Widzę, że naprawdę żywo dyskutujecie. Ja staram się oczywiście patrzeć na bieżąco, czy jakieś są pytania. Jakbym na któreś nie odpowiadał, to śmiało przypominajcie się, bo mogę nie wszystko zauważyć. Ja wam chcę powiedzieć jedno. Takie myślę najważniejsza rzecz w przypadku prowadzenia tych zajęć dla tej naszej zazwyczaj pierwszej klasy liceum. No tu musimy pamiętać, że troszkę nam młodsi się zrobili ci uczniowie dziwnym trafem. Naprawdę. Pani Doroto, ciekawy pomysł, muszę skorzystać z niego, jeżeli oczywiście pani pozwala. To jest... Oni się muszą z tym oswoić, bo jeżeli są naprawdę takie możliwości, żeby oni chcieli w ogóle szukać takich rozwiązań, chcieli szukać. Ja naprawdę, jak słyszę historię, że dzieciaki same zareagowały, to naprawdę jestem mega szczęśliwy z tego i to musimy się z tym pogodzić, że ucząc edukacji dla bezpieczeństwa uczymy ludzi, jak żyć bezpiecznie, tylko uczymy ich w taki sposób, że to faktycznie może pomóc w konkretnych możliwościach ratowania życia. Tak, właśnie mówię, ja popieram, jeżeli chodzi o takie szukanie, czy to jakichś elementów bezpieczeństwa, czy właśnie takie od tej dbania, to jest konkretna metoda, aby szukali takich urządzeń. Tylko mówię, aplikacja, niech szukają, jako potwierdzenie zamiast opisywać, niech zrobią sobie zdjęcie, bo to jest bardzo dobra metoda. No tak, w wymaganiach programowych mamy konieczność, że uczeń wykonuje te wszystkie zadania praktycznie, przynajmniej sporą część, zresztą jak wiecie, ilość tych sprzętu, czy w ogóle przede wszystkim ilość godzin i czasu na to jest na tyle mała, że jest to bardzo ciężko zrobić. No to jest taka nasza proza trochę życia w tym przedmiocie, więc musimy się na to wszystko przygotować. No niestety znam też przypadki szkół, gdzie wyglądało to tak, że przedmiot był albo udawano, że się go prowadzi, albo prowadzono go, a już tematykę pierwszej pomocy albo pomijano, albo celowo wkładano faktycznie na koniec tak, żeby zabrakło godzin, bo nie prowadzono, tak? Bo nie było inicjatywy. Wiem, że czasami ciężko jest wyjść z jakąś klasą, no o teraźniejszym czasie nie mówimy, do jakiejś instytucji, żeby tam pomogli nam chociaż w uproszczonym zakresie tą pierwszą pomoc pokazać.
No, musimy sobie w bardzo, bardzo różnych sytuacjach trudno radzić. Tutaj ja nigdy nie będę, nie powiemy o tym, że my będziemy super fachowcami z każdej dziedziny, więc jeżeli możemy skorzystać z jakiejś pomocy ludzi, którzy naprawdę na tym się dobrze znają, to zachęcam do tego, bo to nie jest rzecz, to nie jest jakąś ujmą na naszym honorze, jeżeli poprosimy kogoś o pomoc. Tak, mówię, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe w normalnych czasach. Wiem, że na przykład LPR się kiedyś bardzo chętnie dołączał do takich akcji i promował właśnie ucząc dzieciaki właśnie do pierwszej pomocy. Czasami warto podpytać, bo okazuje się, że rodzice któryś z naszych dzieciaków albo właśnie mają mamę, tatę w ratownictwie, albo ktoś bardzo blisko znajomy tam i naprawdę warto poszukać takich znajomości, bo czasami po prostu jest to lepiej. Tak, KPP to jest wiadomo kurs, który daje dużo, dużo lepsze i dużo tak naprawdę szersze podejście do nauczania w ogóle pomocy, po pierwsze do udzielania pomocy, natomiast tutaj do uczenia się to też jest kolejna ważna umiejętność, bo im więcej wiemy, tym ciekawiej i dużo lepiej jesteśmy w stanie opowiadać. Studia przypadków, które przytoczymy, to jest zawsze coś, co może nam dodać trochę jakiegoś animuszu, trochę tego, żeby po prostu wyglądało to różnie. Dlatego jak zapraszacie kogoś i chcecie to zrobić pod swoje jakieś dyktando, to uzgodnijcie, co robimy, bo co dana osoba ma zrobić, bo to jest tak, że inaczej się uczy wytycznych, inne wytyczne mają osoby, które zawodowo się tym zajmują, inne wytyczne będą miały osoby, które są tak zwanymi osobami bez wykształcenia medycznego i bez odpowiedniego przeszkolenia. No i tu się pojawia często ten podstawowy problem, więc tutaj trzeba się do tego dopasować i do tego Was naprawdę zachęcam. Poszukanie takiej współpracy, tak naprawdę poszukanie współpracy z takimi służbami daje takiego wielkiego kopa, bo też i dobra, nie oszukujmy się, że jeżeli ściągniemy ze sobą na lekcję ratownika medycznego czy strażaka, to dzieciaki często będą chciały dużo chętniej z nimi współpracować i dużo bardziej poważnie będą ich traktowali niż nas. Z tym się czasami trzeba pogodzić, bo oni bardzo chętnie, zawsze świeża krew, a poza tym to już zawód związany z tym, więc dużo chętniej chcą współpracować. Jak już ściągniemy sobie strażaka, to jeszcze trochę pojedziemy na tym, że 98 czy tam 90 parę procent zaufania społecznego to będzie zawsze super. Mówię, jest bardzo wiele firm, bardzo wiele jakichś instytucji, które też biorą w tym udział. Wiem, że zawsze PCK też chętnie się brało w tym udział. Ja też kilka razy brałem udział z dzieciakami w biciu rekordu jednoczesnego udzielania pierwszej pomocy. To też jest fajna akcja, przy której zawsze można to zmodyfikować. Tutaj nie bójmy się szukać rozwiązań niestandardowych, tak? Bo jak mówię, w 2 czy 3 godziny zrobić ten temat to jest wyzwanie. My musimy się z tym pogodzić, musimy dać temu radę, bo jak policzymy sobie ile umiejętności głównych i szczegółowych nasi uczniowie muszą zanabyć na każdej lekcji średnio, to wiecie, jakie to wielkie wartości, tak naprawdę jakie to wartości przyjmuje. I panie Zbigniewie, to też jest fajne porównanie, bo właśnie to rozróżnienie tego, jak działają zawodowcy od tego, jak działają cywile, przysłowiowi, to jest ważna umiejętność i zawsze można też wtedy rozwinąć trochę temat o służbach ratowniczych. To wszystko zależy od tego, jak sobie ułożymy nasz plan roku szkolnego, bo to od nas zależy. My tu mamy ten słynny problem, tak? Cały czas będziemy z tym problemem się, myślę, że troszeczkę męczyli. Mam nadzieję, że przed czerwcem nam dzieci wrócą do szkół, natomiast obecnie to jakieś plany na pewno są przewidywane na wrzesień, że we wrześniu ma wszystko wrócić normalnie, z tego co słyszałem z zapowiedzi ministra, natomiast czy tak będzie, to pożyjemy, zobaczymy. Ja zachęcam do tego, żebyśmy szukali rozwiązań. Na pewno przysłowiowy rajd w poszukiwaniu ALDK dla dzieciaków będzie forma, ma być forma, może być formą właściwie bardzo fajnego zapracowania, może jakieś pokazania tego, że wiedzą, co gdzie chodzi. Tutaj pani Agnieszka fajnie wspomina, że współpraca właśnie z jakąś konkretną organizacją, z ratownikami pomaga realizować te zajęcia. Ja naprawdę głęboko do tego zachęcam, bo znajdując osobę
osoby, grupę, organizację, która nam pomoże w tym, to jest super rozwiązanie. Często to są właśnie takie współprace od bardzo wielu lat. Ja sam jeździłem współpracować z jedną ze szkół, gdzie raz do roku robiliśmy taki tydzień profilaktyki. Spotykali się tam strażacy, ratownicy, osoby tam zajmujące się bezpieczeństwem. Naprawdę mieliśmy mega interdyscyplinarnie i dzieciaki miały takie bardzo takie, nazwijmy to, mocne warsztaty, gdzie większość była umiejętności podawana przez, nazwijmy to, profesjonalistów, którzy się tym na co dzień zajmują. Więc to też miało taką wartość dodaną. Mogliśmy to wykazać również jako tą współpracę ze służbami i organizacjami odpowiednimi, a przede wszystkim to była trochę inna wiedza, trochę dodano zawsze tych ciekawostek z życia. Trzeba czasami się pilnować, żeby ich nie było za dużo, bo czasami wtedy nam temat główny odjedzie, ale warto tutaj również pojeździć, poćwiczyć, żeby nie było różnic. Ja Was zawsze zachęcam do tego, że jeżeli pojawiają się w Waszej okolicy jakieś szkolenia darmowe, zwłaszcza tak jak na przykład robią jakieś doradcy metodyczni albo tak dalej, chodźmy na jak najwięcej takich szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, nie po to, żeby cudownie rozszerzyć swoją wiedzę, bo poziom tej wiedzy będzie na jakimś poziomie cały czas utrzymanym, stałym, no bo jednak te nasze kursy mają już odpowiednią ilość wiedzy, która jest nam potrzebna do tego, żeby to robić właściwie, ale właśnie po to, żeby można było wymieniać się doświadczeniami, posłuchać ciekawych może trochę historyjek, trochę jakichś opowieści, dzięki którym jesteśmy w stanie po prostu ciekawie opowiadać. No bo nie jest sztuką przyjść na lekcję, wziąć małą Anię i powiedzieć: to jest mała Ania, odchylimy jej głowę do tyłu, oczywiście pokazuję to teraz, trochę dziwnie to wygląda, ale w takiej formie. Tu musicie przykleić jedną elektrodę, tu drugą i będzie działać, tak? A tu uciskacie. No tak, możemy to zrobić, tak zrobimy. Ale jak do tego dodamy taki fajny nasz komentarz, opatrzony jakieś tam sytuacje prawdziwe, tak? Że co jest największym problemem przy udzielaniu pomocy, tak? Co może się wydarzyć? Dlaczego przy jakimś wypadku było 5 poszkodowanych, a nie 1? To wszystko, jak tak będziemy opowiadali, trochę dodamy takie trochę opowieści do tego, połączonej z prawdziwymi przypadkami. No jeśli w ogóle znajdziemy zdjęcia czy jakieś inne materiały, często cenzurowane, może nawet dobrze, że te cenzurowane będą bezpieczniejsze dla naszej grupy pierwszej klasy liceum, bo jednak to są trochę młodsze dzieci niż poprzednio, to tutaj naprawdę potrafi to dać dużo takiego naszego wartości i tego, że nasi uczniowie po prostu chcą współpracować. Wizyty na różnego rodzaju pokazach ja popieram, zachęcam, ale wiemy, jakie mamy ograniczenia teraz i musimy się do nich po prostu dopasowywać. Słuchajcie, to, o czym warto powiedzieć przy udzielaniu pomocy, to jest cały czas jedna ta podstawowa rzecz. I przypominajcie ją do znudzenia. Ona ma się nam wszystkim znudzić bardziej niż to sprawdzanie bezpieczeństwa. To, żeby oni chcieli zareagować. Ja mówię, często się będę o tym powtarzał, będzie to nudne, wy już też będziecie mieli za chwilę dosyć tego, że ja powtarzam, żeby oni chcieli pomóc, jak przysłowiowym dzieciom w przedszkolu, ale nie, no trzeba to robić, bo to jest po prostu jedyna forma współpracy. A jeżeli my ich nie zachęcimy skutecznie do tego, to po prostu oni nie będą chcieli tego robić. Ja zawsze bardzo chętnie korzystam z materiałów, które kiedyś dostałem od policji. Właśnie a propos udzielania pomocy, bo kiedyś tam otrzymałem jakieś materiały od policji, co prawda musiałem je trochę cenzurować, powycinać część zdjęć. Były to zdjęcia właśnie takie traktujące trochę o wypadkach drogowych, a właściwie o takich bardzo tragicznych wypadkach drogowych. Oczywiście tam z zachowaniem marginesu czasowego, żeby osoby poszkodowane i ofiary nie miały tam problemu z tym wszystkim. I to pokazując to uczniom, oczywiście te wybrane materiały i dobrane, można wtedy skorzystać z takich zdjęć po to, żeby pokazać, gdzie jest granica życia i śmierci przysłowiowo, i wtedy też czasami trochę zachęcić ich do tego, że to faktycznie czyni cuda. Bo jak sami wiecie, niewiele brakuje, żeby znaleźć się po drugiej stronie tej cienkiej granicy, a często zależy to od jednego czy dwóch, czy dwójki ludzi, którzy pomogą. Teraz warto na pewno podłożyć duży nacisk na zgłaszanie tych wszelkich wezwań i wszelkich jakichś tam problemów, bo to nasza młodzież często... Tak, tutaj to pani Dorota jak najbardziej... Przepraszam, pani Zbigniewie, tutaj ta pomoc przez telefon przysłowiowa też już jest tym często pierwszym krokiem. Musimy tutaj pamiętać o tym, że jeżeli będziemy żyli cały czas w tym magicznym przeświadczeniu, że ktoś to zrobi za nas,
no to to nigdy nie zadziała, tak? No, możemy kupić 500 milionów karetek, mieć super wyposażoną kadrę medyczną, ale zawsze ten czas dojazdu będzie przede wszystkim działa. Tutaj sprawdzę. O, panie Krystianie, jak najbardziej nie męczmy ludzi przedmiotem. Ja wiem, że są tematy, które lubimy, są tematy, których trochę gorzej nam się chce je prowadzić, są takie, których bardzo nie lubimy. Ta część, są części, wiadomo, które nam idą dużo ciekawiej, bo mamy każdy z nas ma jakieś swoje zainteresowania i zamiłowania, więc jesteśmy w stanie jakieś tam materiały do tego zrobić. A wiadomo, tutaj może być bardzo różnie, możemy się bardzo różnie do tego wszystkiego przygotować i szukać. Mówię, pomysłu na tą lekcję idealną z RKO i z użycia EDK nigdy nie znajdziemy. Możemy znaleźć tylko pomysł na to, żeby szukać jakichś rozwiązań. Jak nie możemy im teraz zrobić właśnie takich prawdziwych zajęć z użycia EDK na przykład, no to dajmy im materiały tego, żeby wiedzieli, jak z tego skorzystać, jak tego użyć. Ja pamiętam cały czas, podleszę wam 2 czy 3 linki do filmów na koniec webinaru, żebyście wiedzieli, co, gdzie, jak i trzeba, gdzie można znaleźć, tak? Ja te filmy znam, mogę polecić śmiało. Natomiast ich jest bardzo dużo różnego rodzaju filmów z tego zakresu, więc poszukamy, znajdziemy, nie musimy sami kręcić. Chociaż jeżeli mamy do tego ochotę, to myślę, że uczniowie dużo chętniej obejrzą nasze filmy niż filmy zrobione przez kogoś, bo będą uważali, że też mieliśmy odwagę, żeby się pokazać, bo nie każdy ma taką odwagę, żeby usiąść, nagrać taki filmik i wiedzieć, że on później pójdzie w świat i będą mogli go inni obejrzeć, a to jest naprawdę czasami duża odwaga. I nie dla niektórych uczniów to działa jako taki motywator, że skoro nasz nauczyciel dał radę, no to może faktycznie ja też sobie poradzę z tym, bo to już nie jest tylko pokazanie na lekcji, tylko to jest pokazanie się światu, tak? Tutaj też, panie Krystianie, bardzo dobry pomysł z tym, żeby szukali wyposażenia apteczek. Bo no nie sztuka jest im powiedzieć, kupcie sobie apteczkę, tak? Bo wiadomo, w supermarkecie na przykład będzie fajnie wyglądało piękne plastikowe pudełko apteczka. Ono pięknie wygląda, dopóki nie zajrzymy, wiadomo, w to, co jest w środku. Niech się zastanowią, niech poznają różnicę między wyposażeniem apteczek. I tak samo dotyczy to udzielania pomocy. Niech wiedzą, co muszą mieć przy sobie, że te rękawiczki to wcale nie muszą być w turbo apteczce, tylko one mogą być w jakimś małym bryloczku przy kluczach albo w jajku, w tej opakowaniu od zabawki, Kinder niespodzianki. To wszystko mogą być sposoby, patenty. Ja zawsze mówię, temat pierwszej pomocy i w ogóle udzielania pomocy zaczynam właśnie od apteczki, bo ona jest takim kreatywnym pomocą na to, co można pokazać, co zrobić, jak to w ogóle robić, żeby ci uczniowie chcieli z nami współpracować, chcieli trochę reagować, chcieli działać sami, bo pokazanie apteczki, tak wygląda apteczka, da nam efekt taki, że będą wiedzieli, co w tej apteczce jest. Ale jak im powiemy, żeby to kupili, na przykład, żeby mogli kupić albo wiedzieli, co zamówić, to taki patent właśnie z tym, żeby poszukali linków do aukcji, za ile mogą to kupić, gdzie i na przykład ile czasu to może leżeć w tej apteczce nieużywane, to jest super rozwinięcie i na pewno oni zawsze będą mieli trochę śmiechu, bo zawsze sobie to trochę urozmaicą. Ale mówię, ten patent z robieniem selfie przy dekach jest dobry i myślę, że to jest taki fajny pomysł na, no niestety teraz zabawę indywidualną, ale w późniejszych czasach zrobienie go również w formie takiej grupowej, 2-3-osobowe grupki, które mogłyby spokojnie prowadzić i zbierać takie potwierdzenia swoich zdobytych punktów. W sumie jakby ktoś dobrze pokombinował, to można by z tego zrobić jakieś biegi na orientację oparte właśnie o mapę AED. W sumie biegi na orientację też można podciągnąć pod naszą tematykę, więc można nawet z tego zrobić ciekawą formę sprawności dla naszych uczniów. O tak, zapraszanie ratownika medycznego też jest super pomysłem, tak jak już mówiłem, to jest zawsze to jest osoba z zewnątrz uważana często przez uczniów jako ekspert, który dużo lepiej powinien dać sobie radę z tematem. Myślę, że przede wszystkim jest to domniemanie, że ten ekspert dużo więcej wie i się niczego nie boi, albo będzie dużo więcej chciał powiedzieć. O, tak, o, to też jest, pani Doroto, ciekawy pomysł, żeby oni sobie właśnie porządkując, sprawdzamy, co się dzieje, to zawsze albo się robi z tymi uczniami chętnymi, tak, którzy zostają na przykład czasami po lekcjach, oczywiście w tych czasach normalnych, sprawdzają ten sprzęt, bo to są ci, którym się chce, ci, którzy mają jakiś taki właśnie pomysł na to, jak podejść do takiego tematu i myślę, że każda forma tego, że oni wyrażają jakąkolwiek chęć, trzeba ją korzystać i rozwijać. Jeżeli z nami zostaje jakaś grupka, albo mają dużo pytań na przykład do AED, bo jak wiadomo przy AED-ku tych mitów trochę nam narosło, że tam nie można używać w wodzie, nie można używać w innych tam sytuacjach, to tych mitów jest dużo. Prawda jest
wiadomo, trochę mniej spektakularne niż mity mówią i o tym trzeba zawsze mówić. Ja zawsze robiłem też takie ćwiczenie przy RKO, zawsze pilnowałem tego, żeby pamiętali o tym, żeby wezwać pomoc sobie. W pewnym momencie zacząłem oczywiście z nimi trenować wzywanie pomocy, czyli słynną rozmowę z dyspozytorem ratownictwa medycznego, czy tym operatorem na numerze 112, bo to już teraz trzeba tak mówić o tym, to pojawiał się pewien problem, bo niestety, ale większość z nich dostawała takiego stresu, jak mieli wykonać oczywiście fikcyjny telefon na numer 112, to robi naprawdę dużą robotę. Pani Agnieszko, właśnie wspominam sobie jedne ze szkoleń, w którym brałem udział, gdzie pozorantami byli właśnie super uczniowie, którzy właśnie dbali, działali w takiej grupie przy PCK i uczyli się skutecznego udzielania pomocy. To, że w niewielu szkołach jest AED, mówimy oczywiście o ratowniczym, to jest bardzo w niewielu, natomiast treningowe, z tego co słyszę od kolegów i koleżanek, to się zmienia na dobre, natomiast jeszcze jest trochę do zrobienia i tutaj trzeba właśnie szukać tej pomocy na zewnątrz, abyśmy mogli pokazać te AED, no bo zawsze pokazane i kiedy mogą go przysłowiowo dotknąć, poczuć, zobaczyć jak to działa, jak to funkcjonuje, jak to gada, to tak naprawdę jest to dla nas dużo łatwiejsze i dużo bezpieczniejsze. Pojawia się trudne pytanie. Myślę, że to pytanie to jest pytanie z gatunku co było pierwsze, kura czy jajko. Ja jestem przysłowiowym wyznawcą tej teorii, że najpierw powinniśmy mówić o lokalizacji zdarzenia, bo tutaj nie ma tak naprawdę lepszej informacji, bo co do lokalizacji tego, jak nas zlokalizują, jak nam w ogóle powiedzą, co nam powiedzą te systemy lokalizujące telefony, to myślę, że tam nie ma jakiejś takiej super dokładności, mimo tego, że mówią, że tak jest, to warto również lokalizację opisać na początek, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza jak to jest miasto, zwarta zabudowa, to dużo daje. Treningowe, jak i często nawet w jakichś dobrych promocjach są, jak są w pakiecie z całością, z Fantomem, więc to trzeba szukać po prostu, no najpierw przekonać dyrektora, żeby chciał za to zapłacić, albo znaleźć jakiś projekt, może czasem gdzie po prostu znaleźć jakiegoś sponsora albo czasem może komitet rodzicielski. To trzeba szukać finansowania na różne sposoby i nie ma tutaj złej metody. Centrum Zarządzania Kryzysowego to też są miejsca, w których naprawdę warto z tego korzystać. Pani Sabino, jak najbardziej zasada, gdzie, co, kto jest potrzebna. Ja zawsze dodaję oprócz tego kto jeszcze i inne, czyli wszystkie pytania od dyspozytora. Tak, dyspozytorzy medyczni. Nie każde centrum powiadamiania ratunkowego chce gości, chociaż znam niektóre całkiem sporo, które współpracują i naprawdę chętnie pokazują pracę, jak to wygląda. Właśnie po to, żeby uczyć uczniów, choć to brzmi dziwnie, to tego, żeby oni wiedzieli, jak wygląda taki telefon alarmowy, to żeby pozbyć się tego mitu, że to trwa nie wiadomo ile czasu, to ta pomoc przyjedzie później, bo to trzeba ich oduczyć i ja zawsze to na to zwracam uwagę, że długość telefonu, jeżeli my rozmawiamy z dyspozytorem, nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o czas dojazdu służb, bo on w międzyczasie to uzupełnia. Często jest tak, że jak przyjeżdża karetka na miejsce, to wiecie, że oni po prostu w drodze dostają brakujące informacje. A na to trzeba im zwracać uwagę, bo część ludzi po prostu się boi wykonywać telefon na numery alarmowe i tego nie robi. Albo nie chce robić. Ale na to też jest sposób. Bo jak możemy im zawsze powiedzieć, że jest jeszcze taka aplikacja Alert 112 i tam mogą na lenia wezwać pomoc, zużywając aplikacji. Wybierają opcję, czy to będzie policja, czy to będzie pogotowie, czy to będzie inna służba. Wpisują adres jest często pobierany z lokalizacji, też jest dobra metoda, żeby wezwali taką pomoc w taki trochę inny sposób. Może dla niektórych to jest właśnie sposób łatwiejszy. Wiadomo, że nasi uczniowie mają mega doświadczenie w ilości tak naprawdę i umiejętnościach korzystania ze smartfonu, więc aplikacje opanują na pewno dużo szybciej niż stres związany z rozmawianiem z dyspozytorem. Tak, 112 przede wszystkim już teraz zgodnie z ustawą o numerze alarmowym praktycznie przejmie już niedługo wszystkie numery alarmowe. Od bodajże półtorej roku już wszystkie 999 jest wpięte. Teraz słyszałem, że nawet 998 w Białymstoku już zostało chyba przełączone na potrzeby właśnie już 112. Policja coraz częściej już też korzysta w różnych miastach, to jest dynamiczne.
Tutaj widzę, dyskutujemy o ilości oddechów. Tutaj te słynne 10 sekund, co najmniej dwa oddechy, tak? Sprawdzamy oddech do 10 sekund i minimum dwa oddechy musimy usłyszeć. Usłyszymy mniej lub mamy wątpliwości, to zawsze przystępujemy do takiej osoby, jak do takiej osoby, która nie oddycha. RKO w COVID-zie? Jeżeli mamy możliwość, to zasłaniamy usta osoby poszkodowanej, robimy, jeżeli mamy możliwość wykonać wywiad epidemiczny, jeżeli mamy taką możliwość, tak? Czyli po prostu, jeżeli mamy osoby, które są z tą osobą, krótkie te słynne pytania, czy gorączkował, czy się źle czuł, czy był, miał kontakt z osobami zakażonymi, czy miał też podróżował, takie informacje, jeżeli jesteśmy w stanie zdobyć. Jeżeli nie, po prostu traktujemy jako osobę potencjalnie zakażoną i jeżeli musimy wykonywać RKO, to po prostu maseczka na twarz takiej osoby poszkodowanej również i my prowadzimy swoje działania w przypadku osób dorosłych metodą tak zwaną hands only, czyli po prostu działamy uciśnięcia kratki piersiowej. Tutaj w przypadku ataku padaczki najważniejsza rzecz, wezwanie szybkiej pomocy i dbamy o to, żeby nam po prostu ta osoba nie uszkodziła się. Moja prośba, oczywiście nie wkładamy nic do ust i tak dalej, bo to jak wiemy jest ryzykowne i niebezpieczne, nie tylko dla nas. Bardzo dobrze. O, tutaj widzę, że mam chyba pomoc. Super. Dzięki za pomoc. Jak są jakieś jeszcze pytania, to śmiało dzielmy się tymi pytaniami. Jeżeli wy macie jeszcze jakiś fajny pomysł na to, jak działać, jak postępować, jaki macie w ogóle pomysł na edukację dla bezpieczeństwa w tym temacie. O, widzę, że pojawiła się ankieta, to także śmiało uzupełniajcie, żeby nie było. Ja sprawdzę jeszcze, czy są jakieś pytania. Hipotermii, dbamy o komfort termiczny głównie, tak? Sprawdzamy, czy ktoś oddycha. Tutaj dużo dłużej, czasami w zależności oczywiście od stopnia hipotermii, musimy ten oceniać stan takiego poszkodowanego, ale to jest sezonowo troszeczkę przy okresie głównie zimowym, o tym omawiamy. Natomiast jeżeli będą jakieś pytania, to również zapraszam do kursów naszych. Jak się będą pojawią jakieś pytania, to wtedy na pewno odpowiem już szczegółowo pod konkretny przypadek. Słuchajcie, ja wam dzisiaj myślę, że serdecznie... tu jeszcze pojawia się pytanie, czy podajemy insulinę? Zgodnie z polskim prawem, nie podajemy, tak? Bo nie mamy do tego uprawnień. Nie mamy prawa do tego, żeby naruszać ciągłość skórną naszego, jakiegokolwiek osoby poszkodowanej. Tym zajmą się do tego służby medyczne. Także dziękujemy i do zobaczenia. Mam nadzieję, że usłyszymy się. Ja was nie zobaczę, wy mnie zobaczycie, ale przynajmniej dziękuję za aktywność na czacie, bo wiem, że jesteście i nie rozmawiam z powietrzem, bo to jest dużo przyjemniej z wami rozmawiać.